Dzień dobry, kochani. Ja jeszcze jestem nieogarnięta, ale zaraz będę musiała iść do Biedronki, więc na razie przywitam się z Wami w ten sposób przy śniadaniu. Tutaj mam twarożek, dałam troszkę tych nasionek, może jak my się nazywam, czarnuszki. Tak, tutaj jest sałatka z kapusty pekińskiej, troszeczkę też dałam sałaty rzymskiej, pomidorek. Tutaj mam też kiszone ogórki. Zaraz sobie robię jajeczko na miękko, ale zanim to, zawsze kupuję, jak robię zamówienie takie większe we Frisco, kupuję ten gryczany chleb, no jest przepyszny. Zaraz sobie jakąś taką grzaneczkę zrobię. Oczywiście jalapeno również wjedzie. Tu już mam zieloną herbatę, pokażę Wam. To jest ta tekane. Jak widzieliście, w jednym z vlogów robiłam porządki wśród herbat. No i wystawiłam sobie takie, które już muszę zacząć używać, bo termin przydatności jest dość krótki, więc tak. Pierwsze co to robię sobie grzankę, do tego pewnie będzie plasterek sera, no, może troszeczkę jeszcze pomidorka, zobaczymy. Ostatnio miałam pójść do Pepco i nie poszłam, ale myślę, że dziś zrobimy to, mam troszkę więcej czasu, więc zrobimy taki sobie mały przegląd półek. No to mamy to. Kochani, jeżeli coś jecie, życzę Wam smacznego. Ja zabieram się za to cudo i uciekam szybko do sklepu. No dobrze, moi drodzy, to tak, śniadanie zjedzone, ja jestem ogarnięta, zakładam płaszcz i zabieram Was na mały shopping. Trzymajcie za mnie kciuki, nie pamiętam, kiedy byłam na tak długiej wyprawie i w tylu sklepach naraz. Mam nadzieję, że dam radę, mam nadzieję, że mnie szlak nie trafi w połowie zwiedzania. Powinno być dobrze. Dobra, widzimy się z drogi, tak, bo nie wiem, czy w Biedronce będę coś się nagrywała. Może zobaczymy. W każdym razie kamerę nie zabieram, biorę telefon. Sprawdzimy, jak ten mój iPhone'ik sobie poradzi z tymi przebitkami sklepowych półek.
Dobrze, tym razem Wam tak pokażę te małe zakupy, bo kupiłam miętę taką XL w Biedronce. Tak, pięknie pachnie. Dalej. Tutaj mam siatkę z Pepco, bo weszłam do Pepco jednak. Co ja kupiłam? Kupiłam tak, zębacza, bo była też jakaś fajna promocja i w sumie zapłaciłam za niego 17,58. Bardzo lubię zębacza, więc sobie go wykorzystam do czegoś. O, Nani Puri. Tego jeszcze nie miałam z rolerskiego sosu, więc sobie bardzo chętnie go wypróbuję. Może będzie jakiś ostrzejszy. Była promocja na śmietany, więc wzięłam, bo tam trzeba było wziąć dwie. No to mamy dwie osiemnastki, tak, i dwie dwunastki. Nie pytajcie mnie o cenę, bo nie pamiętam. Głównie poszłam po cukier, bo już mi się kończy, więc kilogram też sobie wzięłam. O, wzięłam sobie również pomidory suszone w paskach ze słonecznikiem i z ziółkami. Tak, do jakiejś pasty czy do sałatki będzie idealnie. I ostatnia rzecz to ciasto francuskie. Potrzebowałam, więc wzięłam. Tutaj w tej torbie mam jedną tylko rzecz, a mianowicie skusiłam się na taką świecę świąteczną z takim reniferkiem na górze. 25 zł. No ja ją chcę otworzyć, bo ja chcę sprawdzić, jak ona pachnie, ale czy ja sobie poradzę jedną ręką? Boję się, że mogę tu za chwileczkę coś odwinąć, więc zobaczcie, otworzę to później. I to wszystko, rachunek, portfel i voilà, takie oto zakupki biedronkowe. A tak, voilà, wygląda mój obiad. Tutaj sobie zrobiłam taką sałatkę. Tu jest sałata rzymska, sałata, pekińska. Ogórki kiszone, ogórki kwaszone, bo miałam resztkę. Pomidor i ogórek gruntowy oraz ja... O, leparuję. Ja zawsze do takich sałatek, sałat praktycznie, dodaję... Twarożek, ten taki, wiecie, grani wiejski. A tutaj zębacz. Naprawdę jeszcze raz Wam polecam. Przepyszna to jest ryba. Takie ma bardzo bielutkie, delikatne mięso. No troszkę ościmane, ale wiadomo, jak to ryba. Natomiast powiem Wam, że w całym mieszkaniu przepięknie pachnie koperkiem i tymi przyprawami, więc pozwólcie, że ja wyłączam kamerę i biorę się za moje jedzonko. Ziemniaki wstawiłam, ale jeszcze się nie gotowały, więc trudno, zjem bez. Też będzie pysznie. Dobrze, kochani, to ja już nie przedłużam. Dziękuję Wam pięknie za Waszą obecność, a my widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao!